Ah,
France. Szesnasta minuta spotkania, bramka dla zespołu gości, piękna bramka zdobyta strzałem z dystansu. Zdobywcą bramki jest Dawid Weiss, grający z numerem 24. 1-0 prowadzi Zagłębie Sosnowiec. Thank you.
wygrani, losowani, bo ich wygrali. Thank you.
Dobrze,
Zmaja. Zmawski, Zmaja, Zmiński. Noszy, Lepa. Thank you.
Moszyk wyrównuje w 45 minucie spotkania wynik meczu na 1-1, proszę Państwa, piękna akcja po prawej stronie i pięknie Adrian to wykorzystał. 1-1, Adrian Moszyk. Żółta za udawanie.
żółta kartka dla zawodnika Górnika Wałbrzych. Upomniany żółtą kartką został za niesportowe zachowanie Dawid Kubowicz, grający z numerem 14. Na drugą połowę zespół gości bez zmian. Tak jest, sędziowie potwierdzają nam tę zmianę. Proszę Państwa, jeszcze skoro mowa o sędziach, to sędzia główny pan Marek Śliwa, sędzia asystent pierwszy pan Tomasz Kondrak, sędzia asystent drugi pan Tomasz Żołądek i sędzia techniczny pan Andrzej Śliwa, świętokrzyski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 1-1 po pierwszej połowie i za chwilę druga część meczu. Dobra, to poczekaj. Poczekaj. Proszę Państwa, Raków Jarota 0-1, Bytowia Lech 0-2. W pierwszej lidze Korona Kielce pokonała Zagłębie Lubin. W Ekstraklasie Korona Kielce pokonała Zagłębie Lubin 1-0. Thank you.
dobrze. Thank you.
Za godzinę, o, gdzieś tam, bo dopiero się zaczęło. Спокойнее.
Proszę Państwa, kolejne bramki padły w Bytowiu. Bytowia już remisuje 2-2. Kartka dla zawodnika Górnika Wałbrzych. Upomniany został Marek Wojtarowicz, grający z numerem 7. Zmiana w zespole Zagłębia Sosnowiec. Boisko opuścił Dawid Rynda, który grał z numerem 4 na koszulce, a w jego miejsce wszedł Marcin Sierczyński, grający z numerem 7 na koszulce. Buczy. Cały czas. Kartka dla zawodnika Zagłębia Sosnowiec. Upomniany został Rafał Jankowski, grający z numerem 11. Thank you.
Kartka dla zawodnika Zagłębia Sosnowiec. Upomniany został Marcin Sierczyński, grający z numerem 7. Państwa, padły bramki kolejne na stadionach. W Częstochowie Raków wyrównał na 1-1 z Jarotą, a Kluczbork objął prowadzenie w meczu z Rozwojem Katowice 1-0.
kurwa. Czesiek! Czesiek! Kto to jest z 15? Ale kto? Tu jest źle! Źle! Dobrze! Dobrze! Zmiana w zespole Górnika Wałbrzych. Boisko opuści grający z numerem 13 Adrian Zieliński. Dziękujemy Adrianowi za grę. Jego miejsce na boisku zajmie Przemysław Polak, grający od tej chwili z numerem 15 na koszulce. Bramka w Turku. Tur objął prowadzenie
1-0 w spotkaniu z Elaną Toruń, czyli u nas 1-1, Bytowia Rypin 2-2, Raków Jarota 1-1, Kluczbork Rozwój 1-0 i Tur Elana 1-0. Ten ostatni pojedynek rozpoczął się o godzinie 16. Wykorzystując moment przerwy, zapraszam na jutrzejsze spotkania juniorów młodszych, trampkarzy i młodzików. W środku tygodnia, w środę, grali trampkarze i młodzice. Efektowne zwycięstwa naszych drużyn, 4-3 wygrali trampkarze, 7-2 wygrali młodzicy, a jutro spotkania juniorów z Polarem Wrocław, godzina 11:00-13:15. W bocznych boiskach przy ulicy Ratuszowej, a młodzicy i trampkarze wyjeżdżają niedaleko do Wiktorii Świebodzice, również 11:00-13:15, niedziela, 7 października. Thank you.
Zmiana w zespole gości. Boisko opuszcza grający do tej pory z numerem 13 Tomasz Szatan, a jego miejsce na boisku zajmie Łukasz Rojewski, grający z numerem 14. Zmiana w zespole Górnika Wałbrzy. Boisko opuści grający z numerem 11 do tej pory Adrian Moszyk. Strzelec bramki dla Górnika w dzisiejszym spotkaniu. Adrian, dziękujemy Ci za grę, za gola. A jego miejsce zajmuje grający z numerem 19 Adrian Sobczyk. Thank you.
Dawaj jeszcze sople! Zrobię z ostatnim doliczonym przez tygodnie doliczonym.
Dobry do każdej piły!